No hej, z tego wszystkiego tak się ucieszyłem na streamowanie, że zapomniałem, że muszę tą grę podłączyć do... W sensie, muszę przekonać EBS-a, żeby chciał ją pokazywać. Cześć, siema. Tak, byłem na tyle dobrym humorze po naszym oglądaniu wspólnym, discordowym, głupiego i głupszego, że stwierdziłem, że możemy pyknąć. To demo Residenta. Co wy na to? Ja się przyznam, że już je skończyłem na konsoli, ale nie jestem do końca zadowolony, bo nie zrobiłem wszystkiego. Może na PC-cie się uda więcej. Znalazłem tylko w pierwszym ranie tylko trzy laleczki, potem znalazłem jeszcze czwartą, to jest wciąż za mało. Nie otworzyłem też sejfu, więc nie do końca wiem, gdzie jest kod do tego Captain, sejfu. this fine young lady could use our help. Powiem wam, że rzadko który engine mi się tak podoba jak ten do Residenta. She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Nie dość, że zajebiście wszystko wygląda, twarze, animacje, szczegóły, to jeszcze na moim leciwym kompie chodzi. Super. Są absolutnie maksymalne detale. Rozdzielczość mogłaby odrobinę większa być, ale przez to, że potrzebuję to mieć w oknie, to musi być odrobinę mniej niż Full HD. How's that going for you? The city is completely cut off. Medic, gdzie jedziesz po Animal Crossing? Który sklep otwarty? Correction, undead. Cześć, Brasz. Bardzo dobrze. Dziękuję. Tak, włosy wyglądają ładnie. Skóra. Wszystko jest super. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. To jedyny engine, który można ustawić 200% jakości grafiki. Mam wrażenie, że tylko podnosi rozdzielczość, bo wszystko inne mam na maksa. A jak podnoszę to jakość grafiki na 200%, to mi zażyna wtedy kompa. I'm in. But I am on their side, not yours. Czy pobijam rekord kupca? Nie, no jak przychodziłem to demo wczoraj na konsoli, to 23 minuty mi to zajęło. A lizałem ściany. Teraz też poliżemy, żeby zobaczyć absolutnie wszystko. Ale o 11 będziecie już w łóżkach. Obiecuję. Bardziej bym chciał znaleźć wszystkie figurki. Jest ich 20 w demie. Jestem ciekaw, gdzie są wszystkie. O, proszę, tu już jest jedna. To mamy z głowy. Z tej strony nie ma wyjścia, ale może figurka jest. Nope. Strasznie mi się ta muzyczka podoba, która tak gra w tle. A, i fajnie, że na plakatach reklamują też Residenta. Bo tutaj chyba nie ma. Shit, Captain. They really took a chunk out of you. Nothing that I would. Kapitanie, zabrali kawałek ciebie. Nic, za czym bym tęsknił. Masz na kratowego browara D. Piotr wpłacił dwie dychy. Dzięki. Rozumiem, że miało być kraftowego. Dziękuję. Ja jestem prosty człowiek i lubię żywca, ale specjalnie dla ciebie, no i za tą wpłatę spróbujemy kraftowego. Bardzo mi się podoba ten silnik. Już nie wiem, czy to jest kwestia samego silnika, czy artystów, którzy pracują, ale bardzo mi się podoba w tych rezydentach ostatnich, że jest wszędzie bardzo dużo szczegółów, jest wszędzie straszny syf. Wszystko wygląda, jakby faktycznie ktoś mieszkał. Tak jak ten stolik tutaj. Wszystkie gazety, puszki, chipsy, lodówka, wszystko.
To jest tak, to jest ta sama część co siódmy Resident, to jest trzeci Resident na tym silniku. Nie śpieszę się szczególnie, bo się rozglądam za tymi figurkami. 6 roszak. Okay. Klasycznie rezydentowo mieszamy. To był ten rezydent chyba, w którym pierwszym się pojawiło robienie amunicji. To potem zaadoptowano do innych części. To ciekawe, czy też będzie tak rozbudowane w pełnej wersji. Tu gdzieś też jest figurka. Tak. Zmniej stream do 360, bo nam internet padnie w Europie. No korzystajmy póki możemy. To wygląda jak miejsce, w którym powinna być jakaś zagadka, ale to pewno w pełnej wersji. Jest skrzynia, z której nie potrzebujemy korzystać, ale dobrze wiedzieć, że jest. Nie. Tu niczego nie ma. Strasznie mi się podoba, jak wyglądają ulice tutaj. Pełno śmiecia, te samochody. Zużywam łącze dla całej Gdyni? Nie, chyba nie. Żeby było jasne, gram na kontrolerze. Myszką mam wrażenie, się odrobinę łatwiej celuje. Przyszedłem to demo też raz na kompie myszką. Ale jakoś nie wiem, do kontrolera jestem przyzwyczajony. Podłączyłem sobie Xboxowy kontroler. Czy się włosy fajnie majtają? Tak, mam wrażenie, że to jest ten engine jako jeden. Znaczy jeden z engine'ów, który sobie lepiej radzi z renderowaniem postaci. Wyglądają naprawdę świetnie. Jestem ciekaw, czy te figurki też mogą być w jakichś takich popapranych miejscach, jak tutaj na dachach. Czy raczej tylko w takich, których naturalnie mogłyby się znaleźć. W sensie ktoś by tam faktycznie mógł odłożyć. No, za blisko podszedł. Wiem, że w tej części zombie wstawały w pewnym momencie gry wszystkie pozostawione na ziemi, ale to jest demo, więc nie musimy się martwić, żeby je nożem dobijać. Zdaje się tylko rozczłonkowanie i... O proszę, czyli jednak żyje. Tylko rozczłonkowanie i spalenie to był gwarant. O no nie, no to jest nie fair. Zaraz się okaże, musieli apteczkę łyknąć na tych dwóch pierwszych głupich zombie i tak, od razu apteczka, wstyd. Okej, okay, jest słynny zwód, który się pojawił też w tej części. Tutaj do tych sklepów pewno będzie można wchodzić w pełnej wersji, ale póki co kłódki są. I to nie są takie kłódki, które można zestrzelić, bo próbowałem. Okej, okay, z tymi panami się zaraz. Tu nie ma sensu na razie tej skrzyni rozwalać, bo zaraz to się samoczynnie stanie. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? Medic, dam radę. You have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe.
Gdzie sobie poradzi. Bardzo creepy wystawa. Musimy znaleźć wąż strażacki, żeby zgasić to przejście tutaj. Aha, tutaj jest drabina, to ją za moment odblokujemy. Teraz się włączy druga animacja. Tak jest. Hasło wąż, tak. O, widzicie tą czerwoną beczkę i za nią skrzynię? Nie było sensu rozwalać tej skrzyni, bo i tak sobie zaraz z tym poradzimy. Na przykład w ten sposób. To jest, zdaje się, ammo albo proch, nie pamiętam. Proch, tak. Tych tu też można wymanewrować. Tu jest generator. Jak się do niego strzeli, to ich porazi. To jest dość ciasne miejsce. Nie wiem, czy tak gdzieś figurki nie ma, no ale pal licho. No, major, bardzo ładnie to wygląda. Tutaj nie trzeba iść, ale tu jest na pewno figurka i jakieś zapasy. I można odblokować to zejście drabiną. Akurat zioło się nam przyda. Wygląda rewelacyjnie, no mi też się cholernie podoba. Rozstrzygnięcie, dobra, chyba trzeba zacząć. No, teraz można tędy przejść. Ale musimy trochę zrobić miejsca w bagażniku. Połącz. Nie wiem, czy tutaj jeszcze jest do znalezienia jakaś jedna czerwona roślinka, żeby połączyć którąś zieloną, więc na razie tego nie robię. Najwyżej będziemy je łączyć potem. Nie wiem, czy tutaj nie powinno być gdzieś figurki. Tak, Capcom się ewidentnie ogarnął po tym, jak wydał Residenta 7. W sensie z Residentami się ogarnął, bo 6 to była tragedia. Czy psy są w tej części Medic? Pewno są, ja jeszcze żadnego nie spotkałem. Widzicie gdzieś figurkę? Czy ten syf tutaj na ziemi, te graty, to nie jest piękne? Te szczegóły wszystkie. Może być tak, że jak się wiercę, wiesz, i patrzę raz na czata, raz na monitor, to po prostu Yeti łapie raz jedną słuchawkę, raz drugą. Już kiedyś z tym walczyłem. Dobra, tu jest jeden zombiak. No i tu jest ten save, do którego ja nie znam kombinacji. Gdzieś tam w któryś aktach, chyba nawet tutaj jest. Nowa odżywka się sprzedaje. Safe jest idealny, nikt nie zna kodu, nawet moja ukochana żoneczka. Ten sekret zostanie między mną a moją cudowną królową Aqua Cure. A ona nie zniesie z Dziowi. Okej. Nie wiem, czy to dlatego, że to demo, czy może faktycznie gdzieś tu można znaleźć. Dobra, zombie jest tam, a my go wymanewrujemy tędy. Widzicie gdzieś figurki? Wiem, no ale nie będę tego teraz robił, quality. Dobra, tu jest ten zombiak. Chodź tutaj, kolego. Nie pytam, czy oni mogą za mną przechodzić. Ten tu będzie upierdliwy potem. Gdzieś tu jest wąż. Okej, kolejna beczka. Możemy rozejrzeć, zobaczyć, czy gdzieś tutaj figurkę widać. Tutaj przez tą restaurację jest przejście do tego miejsca, gdzie był ten generator. Cześć, Hagal. Karolu, taki jest plan, żeby przejść. No, w Raccoon City się nie dzieje dobrze, to jest prawda akurat.
Nie wiem, czy tutaj musieliśmy iść, ale... No, proch strzelniczy zawsze. Zawsze na propsie. Pytam, czy w tej drogerii coś cennego jest? O, wydajny proch strzelniczy, to połączymy od razu. A, i on daje szelsy. Dobra, ale musimy zrobić porządek. On niestety nie stakuje wszystko, jak się wyrabia, to trzeba porządek robić w plecaku regularnie. Nie pamiętam też, gdzie jest, bo są uniki, ale nie ma szybkiego odwrócenia się. Nie pamiętam, którym się robi. Czego szuka Jill w tym momencie, a czy czego szuka Jill? Pewno, Jill pewno szuka Chrisa, bo Chris szuka Jill szuka Chrisa. Oni się za mnie wzajemnie szukają zwykle. Ale teraz na krótką metę w tym momencie to próbuję uruchomić linię metra, żeby móc metrem cywilów ewakuować. Dobra, tutaj jest wąż, ale najpierw sobie oczyścimy sobie drogę. Co? Okej, okay. Czemu nie będę miał dostępu do sieci? Okej. Okay. Jakimś sposobem streamuję, więc chyba mam dostęp do sieci. Hagal, mam nadzieję, że dostanę tego Duma z pre-ordera, ale tak, chcę w niego zagrać. O, robi się nieprzyjemnie. To nie było fajne, panowie. To było absolutnie niepotrzebne, ale stan zdrowia dobry. Myślisz, że cały internet już dla Trójmiasta zużyty? Proch strzelniczy, dobra. Nie można też otwierać niestety z samochodów, może w pełnej wersji będą, tak jak można było wyciągnąć mody do broni w dwójce. Ale musimy zrobić trochę miejsca. Bo to są twardogłowi. Quality. No, nie poradzisz. Oj, tu jest przejście. Tu jest przejście do tego miejsca, gdzie jest generator. Przed momentem byliśmy. Jest też szafka zamknięta. Pewno w pełnej wersji będzie można coś z niej wyciągnąć. Dobra, jest jeszcze jedno zielone zielsko, ale nam jest bardziej to potrzebne. Bolt cutter. Nożyce, ale połączymy sobie to z tym, żeby móc wziąć nożyce. Czy da się, medic, wyrwać? Jest ten unik, ale to on był legendarnie trudny do zrobienia w oryginale. Podejrzewam, że tutaj też wcale nie jest łatwo. Trzeba po prostu dokładnie w tym momencie, kiedy on zaczyna animację skoku w twoją stronę, to trzeba tego użyć. W każdym razie ten... Dzięki tym szczypcom będziemy mogli raz, że tutaj się dostać, a dwa... Aha, tak, bo tutaj były jakieś zapasy, ale też shotguna będziemy mogli zdobyć dzięki temu. Tutaj jest kilka upierdliwych zombie. Tak. O, nie zauważyłem cię. O, moja wina. Dobra, mam nadzieję, że tamten wybuch ich sięgnął. Albo nie. Albo nie wszystkich. Na szczęście mamy tyle amunicji. Dobra, ale możemy już łyknąć. Jest więcej amunicji, coś jeszcze. A, granat, święty granat ręczny. Dobra. I tu powinny być szelsy, tak. Święty granat ręczny i szelsy, dobra.
Czy jak, znaczy to tak, jak mu głowa wybucha, to już wtedy już nie ma szansy na to, żeby wstać, tak? To się zgadza. Tak, neony wyglądają świetnie, wszystko, no. Ta gra nie chce wyglądać źle. Spalony zombie też jest bezpieczny. Ten chyba jak będziemy wychodzić nas zaatakuje, tutaj wyjdzie jeden teraz. Tak. Tu jest wąż. A, nie mamy gdzie wsadzić. No dobra. Najpierw tak. Pracownik metra, ok. Ale wciąż nie mam kodu do... Wciąż nie mam kodu do... sejfu. Dobra, mam tyle amunicji, że nie mam co z nią robić. Siedem, siedem, dwa, jeden. Wystraszył mnie, ale tam już chyba nie wrócimy. No dobra, teraz musimy mieć dość miejsca w plecaku. A nie mamy już materiałów leczących, ale dobra, pal licho. No ale to oszustwo, medic, ja musiałbym to znaleźć gdzieś. Dobra, mamy strzelbę. Tu chyba tylko jakieś dokumenty są. Nothing. Szkoda, że tak ciemno to jest, ale nie wiem, czy tutaj nie ma gdzieś figurki, tak brzmi, jakby miała być. One wydają taki subtelny dźwięk. No, pal licho, nie ma. O, porkaj, to nie na miejscu żart. Ty leżysz? Leżysz. Dobra. Teraz przejdziemy przez... Tu może być problem, więc na wszelki wypadek shotgun, bo tu ich jest dużo. Aha, zapomniałem, że tu jest ten problem jeszcze. Tego byśmy nie chcieli. Żyj granat. Przepraszam, czy on mnie goni przez cały czas? Mam nadzieję, że to są klatki nieśmiertelności, jak ona tu z tym wężem stoi. Porkajt nie wiem, bo w żadnym safe roomie nie byłem. O, to też jest fajny moment. Co teraz? Stars. I nic, koniec dema. Koniec dema. To jest naprawdę krótkie demo, zwłaszcza jak się wie, co się robi. Zrobiłem je 3 minuty szybciej, jeżeli to ma znaczenie, wciąż 0 śmierci i 4 na 20, czyli dokładnie tyle samo, ile zrobiłem ostatnim razem. 420 już smog, dokładnie tak.
Budynek naprzeciwko Redstone Pharmacy ma kod. No widzisz. No teraz tym razem będę mógł jeszcze tam zejść. Jestem ciekaw, co jest w środku. No, także ja idę grać w Apexa albo w Ważone. Ten stream trwał 27 minut, to chyba będzie najkrótszy stream. W zasadzie dłużej trwało rozmawianie przed streamem i rozbiegówka niż cały stream. Ale ja jestem strasznie napalony, bardzo czekam. Bardzo czekam na Residenta. Przypomnę wam, że dwójka to była moja gra zeszłego roku i zapowiada się na to, że podobnie będzie z tą grą. A, i to jest demo, ekskluzywne po przejściu dema, w sensie, trailer po przejściu dema, ekskluzywny. Rekord długości streama, ale how about na odwrót? No, dokładnie tak. No i ten Rezyny będzie miał to multi 4 versus 1, którego też jestem ciekaw. Co to było? O, Kendo był w drugiej części. To jest ten, który córkę chronił. Klok styki. O, to ten gliniarz z dwójki, który na komendzie siedział. Good, good. Naprawdę fajny. To za tydzień chyba. Czy przejść do strony produktu, aby kupić grę? No nie, sorry. Dobra, dziękuję wam wszystkim za obecność na tym krótkim streamie. Założę się, że następny będzie dłuższy. Na razie, pa.